Dobrze, proszę Państwa, Radio Tok FM Euro, Koncita Ekstra na Pradze Południe. I co? I dzisiaj się oberwało tej spółdzielni sław z brazylijskiej. Proszę Państwa, no tu chodzi pełno ludzi takich zagubionych, no ale my tam do nich nic nie mamy. Natomiast jak się tak wchodzi w ulicę Wiatraczną, proszę Państwa, to zaczepiają. No, tam jest opieka społeczna, tam bardzo dużo biednych ludzi jest, tam bardzo dużo cyganów jest. I tak zaczepiają, a taki jeden nawet przechodził, to wrzeszczał, a gadał, że na pół ulicy Wiatracznej, ja patrzę, co za jakiś wariat wrzeszczy. Myślałam, że to jest kierownik tej piekarenki, co tu jak się wchodzi, to po lewej. A on, jak szli policjanci, to podał im rękę i taki w dalszym ciągu wrzeszczał, jak to by policjanci nie mogli go uciszyć. Także wiecie Państwo, też można uwagę zwrócić, żeby na ulicy cygan nie wrzeszczał. No bo oni wrzeszczą. To po pierwsze. Po drugie, zaczepiają ludzi. No, też można byłoby uwagę zwrócić, ale że to było już po czasie, policjanci poszli. Natomiast, proszę Państwa, taka jedna Tereska, czyli natomiast taka jedna Tereska, bo tu jest film Cześć Tereska, to też właśnie dotyczy Pragi. Proszę Państwa, Tereska taka była, Tereska, Cześć Tereska. Gdzieś tam jeszcze chodzi koło świętej Anny, starówka, kolumna Zygmunta. I jej historia jest taka, bo raz opowiada i mówi, że policja, jak ją zaczepiła i chciała dokumenty, to ona mówi, no muszę mieć jakieś drobne przewinienie. Coś, że może coś bym tupła, krzyknęła. Coś złego zrobiła, coś nieznacznego, to wtedy ja rozumiem. Ale nie tak chodzić i bawić się, także policja polska, jak to wiecie Państwo, Kochanowski pisze, że Polak to i po szkodzie głupi, chodzi i zaczepia. Tu jest sporo ludzi bezdomnych, no tak jak mówię, zaczynam tutaj historię, dzisiaj audycję w Radiu Tok FM Euro Koncita Ekstra o Wiatracznej. Bardzo dużo biednych ludzi, bo to jest opieka społeczna i dużo strasznie cyganów, którzy strasznie biegają poza tym, że wracę do tacy. Bo wiecie Państwo, tak jak mówię, XXI wiek, opcje się zmieniają. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także być może i skóra nam się czarna przyda. Także proszę Państwa, Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. A dzisiaj który już mamy? 29 maja 2015 roku. No i podpadła policja polska. Chociaż oni tu nic takiego nie zrobili, bo oni tutaj tylko stali. Tam taka piekarenka jest, jak się wchodzi na Wiatraczną, za tym czerwonym domem po lewej, i podali rękę takiemu pijakowi, który wrzeszczy. To po co się spoufalać takiemu pijakowi, który wrzeszczy, prawda? To jest coś takiego, jakbym ja dała złotówkę pijakowi. Kiedyś swego czasu byłam na Bema, ale to w Anglo-Ameryce Białystok, nie tu. Nie tu u tych cyganów w Warszawie, tylko na Bema, naprzeciwko policji, bo tam jest Bema 1, wojewódzka i tak dalej. Proszę Państwa, po lewej stronie tam gdzieś taki był pawilon handlowy, ale ogromny. No i byłam u takiej psycholożki i ona mówi, żeby nie dawać pijakowi ani złotówki, bo tu chodziło o pijaka, żeby nie dawać pijakowi ani złotówki. I teraz okazuje się, że rzeczywiście, jak ty dasz choć 50 groszy, to ty popierasz jego działalność w jakimś sensie. On bardzo uwierzy w to, że jak dostał 50 groszy, to dostanie potem złoty 50, a potem 2,50. I to jest tak zwana reakcja łańcuchowa. Także proszę Państwa, tutaj te informacje 4-minutowych audycji radiowych, Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra z Ronda Wiatraczna. Nadajemy stara Europa, stara wiara, stary papież, a oczywiście nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. No, wracam od Mareczka. Dzisiaj Mareczek oskarżał spółdzielnię sław.